Witajcie kochani serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj na prośbę klientki mojej filmik jest, bo chciała mieć pamiątkę ze swoją lalą, która niebawem właśnie do niej pojedzie, wyruszy i zanim wyruszy, to taki pamiątkowy filmik opisujący ten model, tą lalę, proces tworzenia będzie zrobiony i wrzucony na kanał. Słuchajcie, to jest model Erin od Adristoete, która niestety, jak już pewnie większość z Was wie, niedawno zmarła. Przypuszczam, że nie znam szczegółów, ale po opisie gdzieś tam w linku na Facebooku jej najbliższych wnioskuję, że skoro było napisane, że zmarła spokojnie, przypuszczam, że po prostu dłuższy czas chorowała, pewnie jakiś nowotwór, teraz niestety te nowotwory zabierają ludzi. No, niewątpliwie zostawiła po sobie ogromny dorobek artystyczny, bo jej modele przez wiele lat i do tej pory są cenione. Ona nie schodziła z piedestału jednej z topowych światowych artystek, także no, miała też niepodrabialny styl. Jej ręka naprawdę stworzyła wiele wspaniałych modeli, którymi możemy się szczycić, a teraz to już pewnie ich cena w ogóle wzrośnie niesamowicie. Jednym z tych modeli jest właśnie Erin. Gdzieś tam mam certyfikat w szufladzie od Erin schowany, ale cóż, jest to świstek papieru, a kompletnie nic nie znaczy, jeżeli patrzymy się na lalę, bo lalę nie kupujemy dla papierka, a dla właśnie rzeźby, ale przede wszystkim też dla malowania. Starałam się, jak mogłam, uchwycić piękno takiego wykarmionego, fajnego noworodka, bo ona ma rozmiar, no taki właśnie noworodkowy, 52, max 53, no tutaj ten pajacyk, który ma na sobie, jest w rozmiarze 56, on jest taki luźnawy, ale to jest jakaś zagraniczna firma, zagraniczna marka i troszeczkę zawyżona jest ta rozmiarówka. On ma taką fajną falbaneczkę na pupci i właśnie ona w tym pajacyku, który no świetnie do niej pasuje, pojedzie do nowej mamusi. Erin ma pełne kończyny, pełne nóżki, pełne rączki. O, tutaj też taki fajny motyw kwiatkowy na stópce. Ma śliczne, tutaj charakterystyczne właśnie dla rzeźbienia Adristoete rączki. Jedną ma taką na wpół zamkniętą, na wpół otwartą, z dwoma paluszkami wyprostowanymi, a tą ma otwartą, taką właśnie zgiętą dłoń, paluszki fajnie wyprofilowane, tak jak to noworodki często tymi łapkami sobie gdzieś tam zamiatają. Pamiętam, jak Staś był malutki, to właśnie też tak tymi paluszkami śmialiśmy się, że będzie zostanie pianistą. Buźka lekko uchylona. Ja Wam tutaj pokażę do światła, żeby było lepiej widać. Ten języczek fajnie jest tam w środku wyrzeźbiony, o, teraz fajnie jest pokazany. Także Adristoete też miała to do siebie, że zawsze rzeźbiła no, takie detale właśnie, jak było wnętrze buzi, też podniebienie często było wyrzeźbione bardzo ładnie. I często ta buźka, ten dziobek był właśnie taki uchylony, piękny kształt ust, bardzo naturalny, bardzo noworodkowy. Te usta są pełne, ale one nie są takie nadmuchane jak u zwykłej lalki, bo często jest taki efekt sztuczności, kiedy rzeźbiarka robi pełne, duże usta, a tutaj tego efektu sztuczności nie ma, to jest w pełni naturalne. Bardzo ładny w ogóle kształt i buzi, i profil główki. Tutaj jest ciemiączko, słuchajcie, nie wiem, czy widać to na nagraniu, ale tu jest bardzo dobrze wyczuwalne takie wklęśnięcie i tutaj ten szew czaszkowy też. No uszy, małżowina też jest niepodrabialna, jeżeli chodzi o Adri. Jedno z najpiękniejszych uszu wyrzeźbionych, jakie kiedykolwiek widziałam. Lala jest pokryta potrójnym warniszem. Najpierw miała robioną strukturę skóry, która jest taka grudkowata, ale lekko nabłyszczona. Później na to był kładziony mat warnisz z jednej firmy, a później na samą buźkę jeszcze był kładziony, żeby ją domatowić, ponieważ po wszczepianiu włosków ona się troszeczkę nabłyszczyła, więc domatowiłam już ją po wszczepianiu kolejnym warniszem z jeszcze innej firmy. Wiem, jak zrobić, żeby lala była matowa. Tak udało się mi dotrzeć do
takich rodzajów warniszu i tak je sobie gdzieś tam wymieszać, dojść do tego, żeby uzyskać taki sam lub bardzo podobny efekt do tego, jaki dawał właśnie warnisz Genesis. To tyle, słuchajcie, nie będę się już jakoś tam rozgadywać, nad morze już jesteśmy spakowani, więc myślę, że kolejny filmik, jaki zobaczycie, to będzie albo zaraz sprzed wyjazdu, albo już ten taki po naszym pobycie, albo może w trakcie gdzieś tam uda mi się zmontować, chociaż pewnie nie, pewnie czasowo się nie uda, ale myślę, że tam jeszcze może przed wyjazdem coś wrzucę. Biję się z myślami, który becik zabrać ze sobą, ale chyba będzie to ten najnowszy, który ostatnio zakupiłam w Pepco, taki ekry elegancki i tyle. Także Erin się z Wami żegna, zaraz ją tutaj do pudełeczka będę wkładała, tam wyprawka już na nią czeka i mam nadzieję, że jej nowa mamusia będzie nią zachwycona i zadowolona. Jeszcze tutaj pokażemy na końcu, jak główka fajnie opada, jak się lale się podnosi. Bardzo naturalnie wygląda. No, przepiękny model, ogromna przyjemność to była dla mnie malowanie tego wspaniałego dzieła. Do zobaczenia. Pa, pa.